Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Kręcenie na klatce piersiowej to nie lada wyzwanie. Bardzo mocno angażuje cały kręgosłup oraz mięśnie pleców i klatki piersiowej. Dlatego warto poświęcić parę minut na rozgrzewkę tego odcinka. Rozbijmy ten ruch na części pierwsze. Znajdź miejsce, w którym żebra zaczynają się otwierać. Dla osób noszących staniki wyobraź sobie, że ktoś trzyma cię za środek stanika. To miejsce jest twoim centrum, z którego wychodzi impuls ruchu. Ugnij kolana, miednicę schowaj lekko pod siebie. Żeby nie nadwyrężyć kręgosłupa, oprzyj ręce na biodrach. Teraz nabierz głęboko powietrze. Widzisz, jak podnosi się klatka piersiowa? Ten efekt chcemy wywołać mięśniowo. Wyobraź sobie, że przez wspomniane centrum klatki piersiowej przechodzi lina. Lina ciągnie cię do przodu i trochę do góry, a następnie do tyłu tak, żeby zaokrągliły ci się plecy. Dołóżmy jeszcze ruch do boku. Teraz wyimaginowana lina przechodzi w poprzek twojej klatki i ciągnie ją na boki. Ją, nie ciebie. Wszystko poza klatką jest w betonie. Możesz zwizualizować sobie odcinek żebrowy jako szufladę, która wysuwa się raz w lewo, raz w prawo. Przejdź teraz przez wszystkie 4 punkty. Przód, lewo, tył, prawo, przód. Dobrze. Jeżeli upłynnisz przechodzenie przez te 4 punkty, zaczniesz robić koło. Ruszają ci się ramiona? To dobrze. Dzięki temu uaktywniasz mięśnie międzyżebrowe, a to za chwilę bardzo ci się przyda. To było kółko w lewo. Powtórzmy cały proces w drugą stronę. Po kolei. Przód, prawo, tył, lewo, przód i kółko. To kółko klatką piersiową jest równe z każdej strony. Przy kręceniu hula nie do końca tak to wygląda. Trzeba je lekko zdeformować. Tył nie jest tak mocnym zaokrągleniem pleców, ale bardziej luzem, czyli plecy nie są proste, ale zgarbione też nie są. Boki są bardzo niewielkie i pomaga nam przenoszenie ciężaru z lewej na prawą nogę. Największy jest tutaj przód. Przodem chcesz podbijać hula do góry, od serca. A teraz weźmy wreszcie hula do ręki. Oprzyj kółko o zaokrąglone plecy. Ale nie za wysoko. Dłonie staraj się mieć otwarte, oparte o boki hula. Niezmiernie ważne jest, aby hula było ułożone równo. Jeżeli ustawisz je krzywo, mogiła na miejscu. Ustawiasz równo, bierzesz zamach, ale bez przesady i daj hula spaść. Czujesz, gdzie dotyka ciała i ile obrotów zrobi samo? Świetnie! Tym razem powtórz cały proces i spróbuj zakręcić klatką. Pamiętaj o przenoszeniu ciężaru z jednej nogi na drugą. Pomogą ci również podniesione do góry i wysunięte lekko do przodu ręce. Jeżeli uda ci się nimi boksować powietrze nad głową, to super. Uaktywnisz w ten sposób mięśnie międzyżebrowe. Ale jeżeli to za dużo elementów ruchowych naraz, wystarczy, że ręce będą w górze przed tobą. Dzięki temu plecy będą cały czas okrągłe. Zanim przejdziemy do omówienia błędów, jakie można popełniać podczas próby kręcenia na klatce, wspomnimy o ułatwieniach, które mogą ci pomóc w złapaniu tego ruchu. Niewskazana jest tutaj zwiewna bluzka czy gruby sweter. Najlepsza będzie przylegająca bluzka, sam stanik albo kompletny brak odzieży od pasa w górę. Możesz też zwiększyć przyczepność swojego hula i podkleić go od środka chropowatą taśmą albo dętką. Ta druga opcja jest wspaniała pod warunkiem, że nie szkoda ci hula i bez oporów przyczepisz do niego dętkę klejem. Dętka jest idealnym kompanem do hulania na ciele w momencie, kiedy jest już lekko rozgrzana. Robi się wtedy bardziej miękka i lepiej przykleja się do ciała. Stąd propozycja Do It Naked. Emilia Pieśkiewicz poleca. Obrót w stronę, którą kręcisz, jest zawsze dobrym pomysłem. Po pierwsze dlatego, że dostajesz bans boczny, nie myśląc o tym zupełnie. Po drugie, siła obrotu utrzymuje hula tam, gdzie powinno być, troszkę dłużej. Trochę dłużej oznacza w tej konkretnej sytuacji jakieś 3 obroty hula ekstra. a to jest czasem 300% więcej. Także warto skorzystać. Warto rozluźnić ręce, żeby podążały za ruchem ciała. Idealnie, jeżeli jesteś w stanie poruszać rękami naprzemiennie do góry, czego metaforą było wcześniej wspomniane boksowanie powietrza. Kręcenie klatką piersiową nie jest łatwe. Trzeba dać klatce przywyknąć do tego dziwnego ruchu. Jeżeli te kółka są Ci zupełnie obce, poświęć więcej czasu na rozciągnięcie pleców i przygotowanie ciała na tę imprezę. To normalne, że jak ogarniesz kółka samym ciałem, z hula nic nie będzie się chciało ruszać. Nie próbuj skupiać się na zbyt wielu rzeczach naraz. Najlepiej jest mieć w wyobraźni efekt, który chcesz osiągnąć, a nie analizować, kiedy jest przód tył, a kiedy bok. Zupełnie odwrotnym przypadkiem jest zbyt dobra izolacja w ciele. Jest to przypadek, który stoi przed Tobą. Emilia dzięki długoletnim treningom tańca brzucha ma bardzo dużą świadomość ciała od pasa w górę. Kręcenie klatką nie było jej obce, ale w praktyce koło spadało raz za razem. Dla tych, których spotka ten sam absurd, musicie nastawić się na regres. Kółko, które chcesz osiągnąć, angażuje całe plecy, nie tylko odcinek piersiowy. Plus musicie nosić na boki. To balansowanie ciężaru z prawej na lewą nogę jest naprawdę niezbędne. Jeżeli kółko podnosi się w stronę Twojej twarzy, mogą być temu winne dwie rzeczy. Po pierwsze, podskakujesz. Podskakiwanie powoduje ustawianie się hula pionowo, zawsze and always. Masz stopy w betonie, uświadom to sobie. Po drugie, ruszasz klatką wyłącznie w przód i do góry, zapominając o ruchu bocznym. Obroty będą tu bardzo pomocne. Nie, Twój biust nie jest tu przeszkodą. Niezależnie czy natura obdarowała Cię nim hojnie, czy raczej skąpo. Hula porusza się nad, a nie po biuście. Dlatego rozmiar nie ma tu absolutnie żadnego znaczenia.